I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to remember. Oh, fuck, you're not here, right? It's me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And all our time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. A dziś recenzja gry dekady, którą niewątpliwie jest Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High jest to produkcja, która przekuła moją uwagę już jakiś czas temu, kiedy ja z moim przyjacielem przypadkowo na nią trafiliśmy. Jest to gra zrobiona przez studio Coop, a cały projekt został sfinansowany przez Sony z jakiegoś powodu. Mały update. Sytuacja jest jeszcze bardziej kuriozalna, bo okazało się, że oprócz Sony sfinansował ich również kanadyjski rząd. Więc świetne spożytkowanie pieniędzy podatników. I wydany na PlayStation 5 jako ekskluzyw. I wyszedł też na Steamie. Wydali oficjalny trailer, który no nie przyjął się najlepiej. Jest to gra o niebinarnej dinozaurzej dziewczynie, która zakłada swój zespół rockowy, więc... Nie wiem, jakiej oni innej reakcji się spodziewali. Po tej wtopie wszyscy w sumie zapomnieli o istnieniu tej gry. Aż do pewnego momentu. Do pewnego momentu, który jest momentem, w którym właściwie ja odkryłem istnienie tej gry. Otóż pewną grupę na 4chanie ten trailer zainspirował. I stwierdzili, że w sumie wezmą cały projekt tego świata i postaci i zrobią parodię tego. Jak pomyśleli, tak też zrobili. Ale można by rzecz stali się troszkę zbyt ambitni, bo pomysł na parodię przerodził się właściwie w całą grę. I w ten sposób powstało Snoot Game. Ale to jest historia na inny filmik. W każdym razie Coop się troszkę zirytowało. A nawet bardzo, ponieważ zaczęli banować każdego, kto tylko na Discordzie napisał słowo Snoot. A jakby tego było mało, to jeszcze zapłacili Kotaku, aby oni napisali artykuł oczerniający Snoot Game, nazywając tą grę transfobiczną. Niestety artykuł ten czytałem poza nagraniem, więc nie mogę wam pokazać mojej reakcji na żywo podczas jego czytania, ale wyglądała ona mniej więcej tak. W jakimś czasie Coop wypuściło nowy trailer, który w sumie nie pokazywał nic nowego. Za to najlepszą jego częścią była sekcja komentarzy, gdzie po prostu wszyscy ich trollowali. Dosłownie każdy komentarz to był troll i ludzie się z nich śmiali, że 4chan zrobił lepszą wersję ich gry. Ale nie martwcie się, studio Coop to nie zniechęciło. Oni wiedzieli, że tworzą prawdziwy masterpiece. Grę roku 2023 i nic, a już na pewno żaden hejt na internecie nie zmusi ich do anulowania tej gry. Bo oni w głębi duszy, serc czy serca, czy co oni tam wierzą, wiedzieli, że tworzą arcydzieło, które co prawda zostanie docenione przez nielicznych, ale będzie wielkim krokiem milowym w rozwoju kulturowym ludzkości. Zresztą nawet jakby chcieli, to i tak by nie mogli, bo Sony już na to wydało kasę, ale ten fakt pominiemy. Więc zrobili to, co każdy normalny, dorosły, dojrzały człowiek zrobiłby w takiej sytuacji. Zamknęli się w swoich bańkach na Twitterze i Discordzie, otoczyli się swoimi fanatykami i banowali każdą osobę, która by przejawiała choćby jakikolwiek cień krytyki. Dzięki temu mogli w spokoju dokończyć swoje wiekopomne dzieło. I po wielu miesiącach ich wielkiego wysiłku, poświęcenia, ciężkiej pracy, ten czas w końcu nadszedł. Goodbye Volcano High w końcu oficjalnie wyszło. A ja nie mogę się doczekać, aby w tą grę zagrać. One eternity later. Właśnie przeszedłem Goodbye Volcano High. I muszę przyznać, to jest wyjątkowa gra. W życiu większego gniota nie grałem. A w przypadku mnie to stwierdzenie akurat niesie dość dużą siłę, ponieważ grałem w niektóre gry, które możecie znaleźć na kanale Bartka GMA, którego serdecznie polecam. Więc jest źle. Ta gra jest tak zła, że w sumie to nie wiem od czego zacząć. Grę ograłem z moim przyjacielem, pozdrawiam cię Piotrze, w życiu bym sobie sam z tym nie poradził. Niestety Goodbye Volcano High nie było na tyle uprzejme, aby dostosować się do rozdzielczości mojego monitora, więc cały materiał, który nagrałem, wygląda no mniej więcej
Tak. How are you always ready so fast? Pack your bag the night before. It's basic time management. Znaczy, głos fajnie brzmi, generalnie. Ale wypowiada okay. Bez emocji. Well, I can't give bardzo you right bezemocjonalnie, now. No. We still have time. A to dlatego, że ja mam monitor Full HD, a gra się ustawiła w 4K. Czego nie zauważyłem, ponieważ jeszcze nigdy w życiu mi się to nie przytrafiło, żeby gra się nie dostosowała automatycznie do mojego monitora, więc... No, genialnie. Na całe szczęście Kejvanu przyszedł mi z ratunkiem, ponieważ oni na premierę streamowali całą tą grę i umieścili materiał ze streamu na YouTube, więc no, dzięki wielkie, bo właśnie z tego skorzystam. Nie ma najmniejszej możliwości, żebym przechodził to gówno jeszcze raz. Ale żeby nie być już tak negatywny na samym początku, no to zacznijmy od pozytywów. Jakieś muszą być, prawda? Utwory w grze były przeciętne. Oraz postacie, które wcierają się bohaterowie podczas gry w D&D wyglądają ok. To teraz z czystym sumieniem możemy przyjść do negatywów. Z czego visual nowele są najbardziej znane? Co jest rdzeniem tego gatunku? Większość osób odpowiedziałaby, że fabuła, z czym się kompletnie nie zgadzam, uważam, że to jest kompletnie nieprawda, ale spoko, możemy od tego zacząć. Fabuła GWH to jest zlepek luźniej ze sobą powiązanych wydarzeń, które się praktycznie nie łączą. Większość z nich można kompletnie wyciąć i nie miałby żadnego wpływu na główną fabułę. A w sumie właściwie nawet by ją poprawiło. Żeby wam to dobrze zaprezentować, krótko wam streszę całą historię, żebyście wiedzieli, z czym tu mamy do czynienia. Spoiler alert. Całą historię polega na tym, że główna bohaterka ma zespół i chce wystąpić na jakimś festiwalu, ale zbliża się koniec świata, bo asteroida leci w stronę planety. I wszyscy się tym przejmują, po czym pierwszy rozdział dobiega końca i nagle cały ten wątek zostaje zepchnięty na czwarty plan. Wszyscy o nim zapominają, idą na pieprzeć najbardziej nudną wersję Dungeons & Dragons, jaką w życiu widziałem i ogólnie to dosłownie się nic nie dzieje. Do czasu konkursu muzycznego, którego oczywiście nie możemy zawalić. Ale o tym później. Po tym konkursie wybucha spór w naszym zespole, który jest zrobiony kompletnie siłą i nie prowadzi do niczego, znika tak szybko jak się pojawił, jedynym celem stworzenie taniej dramy i tyle. Ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ nagle pojawia się zorza polarna. I teraz już jest gorzej, ponieważ z tego powodu wszyscy sobie przypominają, że zaraz lada chwila będzie koniec świata. Co ma piernik do wiatraka? Pojęcia nie mam. I ogólnie wszystko się szybie, wszyscy się kłócą, potem się godzą, potem okazuje się, że festiwal się nie odbędzie, po czym znów się kłócą, po czym 2 minuty później znów się godzą i stwierdzają, że sami zrobią festiwal i robią festiwal. I jest festiwal, no i Fang jest na festiwalu, i gra na festiwalu, i festiwal jest, i oni grają na festiwalu i koniec. To jest cała historia Goodbye Volcano High. Przejście tej gry zajęło nam 9 godzin i dosłownie nic się nie działo. Największą część tej gry spędzaliśmy na tej nędznej podróbie Dungeons & Dragons, do której wrócę później, by the way. Najpierw porozmawiajmy o postaciach. Nie zajmie to zbyt długo, ponieważ nie ma za bardzo o czym mówić. Ogólnie bohaterowie w visual novel, nie tylko, są jej najważniejszym ogniwem. Nawet gdy wszystko inne leży, bo jest kompletnie przeciętne, to jeśli postacie są dobrze napisane, mają ciekawe osobowości, rozbudowane charaktery, z którymi można się utożsamić, to sam ten aspekt potrafi uratować całą produkcję. Oczywiście chyba nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, jeśli was poinformuję, że postacie w tej grze są kompletnie zwalone. Wszyscy bohaterowie nie mają praktycznie żadnej osobowości, poza jedną charakterystyczną cechą, która jest każdemu przypisana. Trish lubi robaki, Reed gra w Dungeons & Dragons, Naomi lubi grzebać w elektronice, Sterla ma obsesję na punkcie kart Tarota, Sage dobrze gotuje, i tak dalej, i tak dalej. Żadna postać nie jest bardziej interesująca niż to, co przedstawiłem. Jest to w grze, której główną siłą mają być postacie oraz relacje między nimi, co jest po prostu nieśmiesznym żartem. Jeśli chodzi o Fang, naszą główną bohaterkę, to jest chyba najbardziej rozbudowanym, interesującym bohaterem w całej tej produkcji. Jednak nie potrafię za bardzo jej opisać, ponieważ chyba twórcy sami nie wiedzieli za bardzo, jaka ona ma być. No bo niby ona ma być taką edgy goth girl, która gra na gitarze, ma swój własny zespół i jej marzenie jest wydanie swojej własnej płyty, ale jej zachowanie jest kompletnie przeciwne jej charakterowi. Zamiast być niezależną, lekko wulgarną dziewczyną z ostrym temperamentem, takim ogólnie mocniejszym charakterkiem, jak w pewnej grze, to Fang zachowuje się jak Fluttershy przez większość gry. Jest grzeczna, nieśmiała, nie chce nikogo urazić, a jak już się ktoś na nią obrazi, to od razu go przeprasza, mimo tego, że ona nic nie zrobiła i nie ma w sumie za co przepraszać. A potem nagle z dupy wali jakiś ostrzejszy tekst. Kompletnie wszystko nie pasuje. To wygląda tak, jakby tą postać pisały 3 osoby jednocześnie i każda miała inny pomysł na nią. Ale to nadal nie jest najgorsza część tej produkcji, ponieważ do najgorszej właśnie przechodzimy. A są nią... dialogi. Button
zdrowie. Bez większego rozwodzenia się. Dialogi w tej grze brzmią, jakby były wygenerowane przez AI, ale ktoś pisał komendę, żeby to był najbardziej generyczny, sterylny i bezpieczny dialogi, jakie to są tylko kurde możliwe. Wszystkie rozmowy były napisane tak, że nic z nich nie wynikało. Ta gra po prostu kocha marnować twój czas na rozmowy, które prowadzą kompletnie do niczego. W pewnym momencie mamy spotkanie z przyjaciółmi, które prowadzi do niczego, po czym nagle podbiega do nas Sage, zaczyna do nas z dupy gadać o tym, co właściwie gadaliśmy wcześniej przy spotkaniu, czyli o niczym, po czym nagle z dupy gadamy o tranzycji. Nie mogę deal with people being uncomfortable around me. I have to make them feel at ease. I get that. Anything that makes it easier for them to just deal, right? Right. Chyba jeszcze nikt się nie zachował niewygodnie przy nich. Tak. They were accepting, but naprawdę, dosłownie każdy zachował się kompletnie wychillowany przy nich. Czy oni właśnie gadają o o dzieciach, którzy się ten transami są? Feels more like playing dumb. All I could think to do about it. Nie wiem, właśnie tak dziwnie to brzmi. Takie what the hell. Bo najlepsze jest to, że nikt ich tutaj ani o nic nie obgadywał. Transition, ja po prostu mówię, oni gadają o niczym i nagle to słowo padło takie what the fuck, o co chodzi? They're dismissive instead. And it feels like that carried over to like everything else about. Ej, oni gadają. Yes, to jest to, co chcieliśmy zobaczyć przez całą grę. Yes! Udało się! Tak z dupy kompletnie! Transition is hard enough for them to wrap their heads around. Ja pierdzielę, nie! Udało się! Yes! Znowu pamiętasz taką Catherine Spice, tak z dupy po prostu! Tak, flashback. Is that your sister? It's me, actually. You are a girl? I'm transgender. End of flashback. Co z tego wynika? Po jaką cholerę ten dialog w grze? Dlatego, że jest to gra robiona przez ludzi, dla których tematy związane z LGBT to jest ich całe życie i opierają na tym całą swoją osobowość. Dodatkowo osoba odpowiedzialna za dialogi musi żyć w jakimś zamkniętym środowisku, oddzielonym od prawdziwego świata, gdzie przybywają osoby, które cię zniszczą, jak tylko powiesz coś, co uznają za ofensywne. Dlaczego tak uważam? Ponieważ dialogi w tej grze są tak sterylne, generyczne, pozbawione jakiegokolwiek niuansu, ryzyka, humoru oraz czegokolwiek, to by ktoś mógł uznać za potencjalnie ofensywne, że aż ciężko mi uwierzyć, że zostaną one napisane przez człowieka, a nie maszynę. Tu nie było ani jednego momentu, który bym uznał za zabawny. Żadnej nawet próby, aby zrobić żart, no bo wiadomo, żarty robi się z czegoś lub kogoś, a ten ktoś może się obrazić. A to jest dla autorów niedopuszczalne. A nie, przepraszam. Autorzy jednak dodali jeden żart do tej gry. Trish ma robaka, który wszędzie żyga zielonym śluzem. Śmieszne. Dla trzylatka. Może byście coś poprawili. Oh no, so we changed the hook. So before it was like hey, and now it's like hey. You see how it came up? Jeden żart im wyszedł. To jest takie suche te żarty są, Alex, naprawdę. Ale śmieszny akurat, tak, ten jeden żart mi wyszedł. Ogólnie warto też wspomnieć, że większość dialogów w tej grze występuje w formie wiadomości na Messengerze. Przez co większość czasu bohaterowie nawet ze sobą nie rozmawiają twarzą w twarz, tylko piszą ze sobą cringe'owe teksty na mesie. Ta gra to dosłownie symulator użytkownika Twittera. O nie, czat. Znowu będzie czat, tak? Odpaliłeś nagrywanie, czy nie? Tak, odpaliłem. Dobra, żebyś nie zapomniał, pytam. Keep it steady. Pump the map. O mat, czy to naprawdę większość fabuły się odbywa przez ten pieprzony? Nie większość, ale część tak, generalnie. To jest tak głupie, ja nie mogę, naprawdę. Przez pieprzonego Messengera czy Twittera nie wiem. Więc dialogi są okropne, to już ustaliliśmy. Ale jeszcze zabawniej się robi, jak przejrzymy się scenariuszowi jako całości. Już dałem przykład jednej idiotycznej sceny, ale uwierzcie mi, robi się tylko gorzej. Ta scena autentycznie mnie wnerwiła. Po tym jak Fang i jej zespół wygrywają konkurs, który kwalifikuje ich na festiwal
na którym Fang zawsze chciała wystąpić. Trish z dupy stwierdza, że w sumie to porzuca ten zespół i zostawia Fang samą z tym konkursem. Dlatego, że ona chce badać robaki. I to jest jej marzenie. A nie jakieś granie w głupim zespole. A kiedy Fang zadaje dość racjonalne pytanie, dlaczego Trish nie powiedziała jej o tym wcześniej, to Trish stwierdza, że Fang jest jej przyjaciółką i najwyraźniej powinna czytać jej w myślach i się domyślić, czego ona tak naprawdę chce. I oczywiście gra staje po stronie Trish i musimy ją później przeprosić w późniejszej części gry, bo jakżeby kurde inaczej. What is that true? Everything okay? Are you guys alright? Like, did something okay, just happen? Honey? What's wrong? Aren't we celebrating? Yes, totally. We are. Oczywiście, że nie powiedzą. Nie, bo przecież to by uraziło uczucia. Tak. Fang? I'm happy for you. Really. For us. But I don't think we're on the same page about Caldera Fest. What do you mean? This is what we've always wanted. We finally proved ourselves to LJ, to everyone. We're doing it. What? What is it? This is our chance to do what we love. That's what you love, Fang. You never asked what we wanted. Yes. Nie powiedzieliście, co wy chcecie, ale to tak, właśnie. Spróbowanie... You never told me. Dawaj, you never told me. Dawaj, you never told me. To jest naprawdę you never told me, bo to nie jest jej wina. Okay, then tell me. What is it that you want? I shouldn't have to tell you, Fang. Is it too much to expect you to ask? To even care? Jezu, ale jesteś... Why have you never noticed what I wanted? Jestem Bogiem, uświadom to sobie. How long you been... Nie, pieprz się, suko. It's not my fault you bottle everything up. How am I supposed to know what you want if you act like everything's fine? Dokładnie. Because we're friends, Fang! Then you should be able to tell me things. Jezus Maria, jakbyś gościu miał problem i byś mi nie powiedział, to wiadomo, że byś na ciebie wkurwił. Dobrze, że szczęście mi o wszystkim mówisz. Tak, komunikuj się! Well, this whole time, you still haven't told me anything. No. What do you even want if the band isn't good enough? Jezus Maria, gdyby nasza znajomość tak wyglądała, to byśmy chyba już dawno temu nie gadali ze sobą, mam wrażenie. To jest toksyczna relacja. Ta gra promuje toksyczną przyjaźń. Nie pomaga fakt, że ta drama wzięła się kompletnie znikąd oraz mimo tego, że przyjaciele są na siebie źli, nadal była ona napisana tak bezpiecznie i sterylnie jak tylko możliwe. Nie padły w niej żadne mocniejsze słowa, ani żadne wulgaryzmy. Pisarze mają jakąś obsesję na punkcie unikania jakichkolwiek słów, które ktoś może uznać za ofensywne. Przez to cała ta emocjonalna scena nie ma żadnych emocji, dzięki czemu staje się sztuczna. Niemiłosiernie mnie to wkurzyło, ale to nadal nie jest najgorsza część tej gry, ponieważ po tym mamy sesję Dungeons and Dragons. O nie! Teraz będziemy grać w Dungeons and Dragons. Our party tracked Kef's cultists, hell-bent on ushering in a cataclysm of apocalyptic proportions to a confrontation that left the Dark Mage Bay unconscious. Ja nie lubię Dungeons and Dragons. A tym bardziej nie lubię podróby Dungeons and Dragons. To musimy przeżyć. W tej grze mamy trzy takie sesje, w którym przyjaciele spotykają się i grają w tą marną podróbę D&D. I jedna z tych sesji dzieje się zaraz po tym koncercie, kiedy wszyscy są ze sobą pokłóceni. No ale oczywiście na czas tej gry wszyscy zapominają o tym, co się działo jeden dzień wcześniej, po czym nagle magicznie po koniec tej sesji wszyscy sobie przypominają. Ktokolwiek pisał tę scenę powinien przekwalifikować się na kasjera w McDonaldzie i pozostać przy tej pracy już do końca swojego życia. Sesje Dungeons and Dragons. To jest najgorsza część tej gry. That's so boring. To jest takie nudne, to się nic nie dzieje. To po prostu... Nie wiem, oglądanie schnącej farby jest definitywnie bardziej interesujące niż patrzenie na te dialogi bez życia, naprawdę. Mm-hmm. Nie to, wiem. Właśnie o to chodzi, że w takich Dungeons and Dragons, taki, wiesz, wiesz, takich rzeczach, gdzie ty wymyślasz fabułę i takie tam rzeczy, prawda? Tak. O to chodzi, że tu możesz bardzo krejzolsko pójść, ten, a to jest takie, tutaj nic ciekawego. To się nic nie dzieje, no po prostu, nie wiem, Fallout, na przykład Fallout pierwszy jest świetnym przykładem takiego wykorzystania tego systemu. Że tam, nie wiem, dzieją się jakieś powalone rzeczy, nie wiem, wybuchające krowy czy coś takiego. Po prostu farsa, a tu
O nie, jesteśmy zgubieni. Lecimy w kierunku gigantycznej muszli. O nie, co zrobimy? Polećmy tam, może coś znajdziemy. Teraz jest, czy oblecieć ją, czy lecieć prosto na nią. Niesamowity wybór. Dialogi są ultra cringe'owe. Cała ta ich wymyślona przygoda w tym świecie fantazji jest nudna. Then come the screams. The burning hail rains down. To jest burza, a nie. Czemu to jest ze szczemory, to słyszymy burzę? O co chodzi? Jezu! Naprawdę, ty sanity odchodzą w eter! Mało tego, ciągnie się ona i ciągnie w nieskończoność. Jestem przekonany, że połowę tej gry spędzamy w ogóle na tych wspólnych sesjach Dungeons & Dragons, to jest po prostu nieśmiesznym żartem. Ale teraz ktoś może zadać logiczne pytanie, że skoro tyle czasu spędzamy na tych sesjach Dungeons & Dragons, to jaki one mają wpływ na ogólną fabułę? Czy może na przykład jak przyjaciele się pokłócą albo coś w tym stylu, to rozwiązują wszystkie swoje spory podczas tej gry poprzez ich wymyślone postacie? Ale nie martwcie się, Paradoks już śpieszy z odpowiedzią. Nie! Nie mają one wpływu absolutnie na nic. Jeśli wytniemy ten wątek kompletnie z gry, to nic się kompletnie nie zmieni. Nic! To jest najbardziej żałosne i desperackie sztuczne wydłużenie gry, jakie w życiu widziałem. Dobra, idziemy dalej. For an eternity, everything is quiet. Nie, się śmiać po prostu. Everything is quiet. Jak everything is quiet? Kurde, masz pieprzone meteory, które spadają. Meteoryki spadają wokół ciebie. Ogień wszędzie. To chyba powinno być na odwrót. To nie jest chwila śmierci, czy chwila przechodzenia w jakiś inny wymiar, ani coś w tym stylu, ani... No, zatapiania się, ani coś, a nie wiem, a to jest kurde pieprzony deszcz meteorów. Nie. Chodźmy dalej, bo to jutro... A, w sumie jutro może nadejść. You see the sunrise. Straszne. Rays of crimson light crawl across the sky. The whole sky is a dazzling red. It's so peaceful. Bardzo peaceful, kurde. But your gut knows better. Spadające komety z powietrza. This isn't sunlight. Ja nie mogę. Sunlight doesn't smell. Jak w Minecraftie na peaceful modzie. Tego wątku nienawidziłem tak bardzo, że po drugiej sesji ja dosłownie się modliłem, żeby już tego gówna więcej nie było. Przez chwilę się nawet cieszyłem, że bohaterowie się tak sztucznie wtedy ze sobą pokłócili, bo myślałem, że no teraz to już nie ma opcji, żeby oni zagrali znowu w Dungeons & Dragons. Po czym okazało się, że ta trzecia sesja mimo wszystko się odbyła, ja wtedy prawie z rage quitowałem. Zacząłem niemiłosiernie napiprzać na myszkę, aby to gówno pominąć. Samo przewinięcie dialogu w tej sesji zajęło mi 5 minut, co tylko pokazuje, jak długie one są. I okazało się, że z jakiegoś powodu niektóre dialogi są niepomijalne, żeby... bo gra po prostu chce naprawdę mnie wnerwić. All right, almighty DM. Będziemy znowu grać. Take us away. Przewijam wszystko. Okay. Pieprze. Nie gram. That was uncalled. I'm the part with time we. Już wiem, dlaczego niektórzy piszą tak szybko. A sudden clap of thunder erupts from the vortex and sends the vagrant crashing to the ground. Dobra. Dobra, ale przejdźmy do innego tematu. Bo w innych aspektach tej gry nie jest lepiej. Styl graficzny jest dziwny i kompletnie niespójny. Co naprawdę rzuca się w oczy, to fakt, że tła są naprawdę szczegółowo i dobrze narysowane. Co strasznie mocno kontrastuje z okropnymi modelami postaci. Kosmici w telewizji. Widzisz to? Dlaczego więc nie wspomniałem o tym zaletach gry? Proste. Nie wierzę, że ludzie odpowiedzialni za te monstra byli w stanie narysować dobrej jakości tła. Stąd moja teoria, że albo zostały one zoutsourcowane, albo zostały wygenerowane przez AI. Postaci no to chyba, jak sami widzicie, wyglądają tragicznie. Cały design jest zrobiony po prostu źle. Proporcje ciała są złe. Fang wygląda jak delfin. Sterla to hipopotam, który z jakiegoś powodu ma ludzkie dłonie i stopy. Trish to ponoć triceratops. Jak dla mnie to jaszczurka. A o Naomi ja nawet się nie będę wypowiadał, bo dosłownie brak mi słów. Dodatkowo nie pomaga fakt, że całość jest wykonana na poziomie 12-letniego artysty Stumbla, który jeszcze za bardzo nie umie w anatomii i uważa, że detale są kompletnie niepotrzebne, bo i tak nikt na to nie patrzy przecież. A całość wykonuje w Paint'cie, bo na profesjonalny program do rysowania szkoda mu kasy, którą woli przeznaczyć na skiny w Fortnite'cie. Najlepsze jest to, że ktoś zestawił postacie z tej gry z postaciami ze Snoot Game
Ja chyba nie muszę już dalej komentować. A co z animacją? Przecież to był jeden z głównych punktów reklamowych całej tej produkcji. Cieszę się niemiłosiernie, że o to pytasz. No bo cóż, powiedzieć, że ona się, to jakby nic nie mówić. Ja nie wiem, może mam jakąś zaćmę umysłową, ale jak oglądam trailery tej gry, to mam takie lekkie wrażenie, że właściwie większość tych scen, które są w tych trailerach, zostały wycięte z tej gry. Na przykład tej sceny to ja kompletnie nie pamiętam, żeby w grze się odbyła. Mam wrażenie, że wszystkie sceny, które miały bardziej kompleksową animację, po prostu zostały wycięte. Pewnie dlatego, że to, co się działo za kulisami tej produkcji, to było istne piekło deweloperskie. Ale nie mam za bardzo zagłębiać się w ten wątek, ponieważ coś mi mówi, że nawet gdyby tego piekła tam nie było, to i tak nie byłoby jakiegoś drastycznego przeskoku jakościowego w końcowym produkcie. W każdym razie animacje w tej grze... Ciężko mi nawet je opisać słowami, ponieważ jak powiem, że gówno, no to tak trochę nie za bardzo oddaje całości tego szamba, którym one są, więc po prostu może je wam pokażę. Tak głupie. To było słabe. Jesteś bardziej zdenerwowana, że tak. Cały koncert może się spieprzyć ogólnie i coś pomóc jej pomóc, albo o Jezu, ta animacja chodzenia tragedia. Maybe we can share him? Mimika twarzy nie istnieje. Postacie nie potrafią w ogóle wyrażać swoich uczuć za pomocą mimiki twarzy. Mają praktycznie jeden i ten sam wyraz. Lip sync? A co to takiego? Dynamika? Panie! A po co to komu? Deweloperzy byli na tyle leniwi, że nawet nie zechciało im się zanimować chodzenia. Wiecie, kiedy Soft Park, której animacje są robione specjalnie od Walsie, ma lepsze animacje, no to coś serio jest nie tak. Krótko i bez zbędnego pieprzenia. Aktorstwo głosowe jest na poziomie jakiejś bajeczki dla dzieci z Baby TV, czyli nie na najlepszym. Wygląda tak, jakby aktorzy głosowi czytali z kartki dialogi z robotycznym, monotonnym głosem, bez żadnych emocji, bez żadnej wiedzy w ogóle, jak ta scena ma wyglądać oraz w ogóle jak dana postać ma się w tej scenie zachowywać. Matko, te dialogi, jak Snoot Game, dialogi były mua, perfekto, po prostu były tak naturalnie napisane, to tutaj są... Ci takie jakby takie ludzie, sztywne są bardzo. Takie sztywne, jakby ludzie w ogóle nie wiedzieli, jak napisać normalnej, wiesz, takiej... Rozmowy, no. Rozmowy, no, siostry i brata. Dokładnie. Coś czuję, że nie wiedzą. Nie, ale strasznie sztywne są te wypowiedzi, bo aktorów głosowych dobrych słyszę dobrali, są naprawdę fajne. A nie, chodzi o to, że aktorzy widzę, są do fajnie dobrani, tylko oni nie wiedzą, jak mają ich grać. No, kompletnie. Przez większość czasu miałem wrażenie, jakby aktorzy głosowi robili tą robotę na odwalsie, byleby tylko było. No i też nie za bardzo ich za to winię, bo na ich miejscu, gdybym się dowiedział, do czego ja udzielam głosu, no to zrobiłbym dosłownie to samo. Jakby to podsumować, przeważnie aktorstwo głosowe wypada nieco lepiej niż Hard Garden Spice. Przeważnie. No. We don't win $1 million. Sorry. We just get to play another show. Mm-hmm. Who else will be there? Patricia? Well, Matko, she's in the band. Ten dialog, so, yeah. Dialog, I like her. Brzmi jak wykolorowany for supper when we get back. Don't forget, hmm? Bo on I don't want to come home jest. To a house that looks like a robbery happened. Fatme, you especially. Be good. No dobra, ale przecież mamy też komponować swoje własne utwory i grać je na scenie. To miał być cały gameplay tej gry, więc jak on wypada? No cóż, jeśli chodzi o komponowanie, no to chyba w jednym momencie możemy wybrać jakąś jedną linijkę refremu z trzech możliwych opcji. I to tyle. Natomiast jeśli chodzi o granie koncertu na żywo, jest to zrobione w postaci minigry, która nie ma nic wspólnego z graniem na gitarze. No i w sumie to przypomina mi upośledzoną wersję OSU. Nawet Night in the Woods, pomimo wszystkich swoich problemów, które ta gra ma, przynajmniej jest bardziej kreatywna w swojej gierce rytmicznej. Cała minigierka rytmiczna Night in the Woods polega na tym, że musimy wybierać właściwą strunę basu we właściwym czasie, co ma sens, no bo główna bohaterka gra na basie. Tutaj mamy to coś, co nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na ekranie.
Więc w grze, w której mieliśmy komponować piosenki oraz grać na gitarze, nie komponujemy piosenek i nie gramy na gitarze. Świetnie. Co jeszcze? Może mi powiecie, że visual noveli nasze wybory nie mają żadnego znaczenia. Jeżeli jesteście wystarczająco spostrzegawczy, to mogliście zauważyć, że w sekcji fabularnej przedstawiam całą fabułę dość liniowo. Jakby nie miała ona żadnych alternatywnych ścieżek. A to dlatego, że ich nie ma. Co może wydawać się dość dziwne, ponieważ możemy wybierać różne dialogi w różnych sytuacjach. Tylko, że nieważne co wybierzemy, to i tak to nie będzie miało żadnego wpływu na to, jak historia się dalej potoczy. Uwaga, mogę się nie zgodzić. Nie zgodź się. I really need to focus. Mogę się nie zgodzić. I'll just get in my head about it. I mean, you're already there. Maybe it'll help focus? It's worth a shot. Nie mogę się nie zgodzić. Okay. Nie mogę fine, się nie zgodzić. Fine, no let's tarot it up. Normalnie bym teraz rage quitował. A najlepsze nie jest to, że nasze decyzje nie mają żadnego znaczenia, tylko że nie możemy ich nawet podjąć, ponieważ gra nam dosłownie tego zabrania. Gra prezentuje nam parę możliwych wyborów i jak najedziemy na jakiś jeden z tych wyborów, którego oczywiście nie możemy wybrać, to gra nam go usunie. Ten dialog kompletnie znika i gra nam dosłownie mówi, że nie możemy tego wybrać. I daje nam jakieś uzasadnienie w postaci myśli głównej bohaterki, dlaczego ona tego nie chce powiedzieć. To jest... No... Jezu, co, mam dość tego. Po co mi dajesz wybór, jak ja nie mogę wybrać? Po co oni mi dają wybór? I can't choose. Jezu, mam już dość tego ambiensu, bo wam nie dobra, poczekaj, byle co, nieważne. Bo to nie ma, to nie ma znaczenia. Wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi są takie same, nie mogę wybrać. Bo widzisz, one się na, bo wszystkie się na zmieniały, bo nie mogłem wybrać. To nie ma znaczenia, co odpowiesz. Ja nie mogę. Co to w ogóle? Co ja gram? Co ja kurde gram? Goodbye, Volcano, okay? Ja już nie chcę w to grać. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę i nie wiem za bardzo, jak to skomentować. Dosłownie brak mi słów. Co chwila pojawiał mi się na ekranie dialog, który chciałem wybrać i gra mi mówi, że nie mogę go wybrać. To do jasnej cholery, dlaczego mi go prezentujesz na ekranie, skoro i tak go nie mogę wybrać? Po co dajesz mi ten sztuczny wybór? Jedyne co możecie wybrać, to w jaki sposób powiecie tak. I w zależności od tego, w jaki sposób powiecie tak, to fang będzie miała inny strój na końcu gry. I to nie jest żart. Tu jest zakończenie moje, a tu jest zakończenie Kayvanona. Może po prostu przejdźmy dalej. W tej grze jest opcjonalny lesbijski romans. Dlaczego tak z dupy o tym wspominam teraz? Ano dlatego, że w grze on się tak z dupy pojawia. Występuje on pomiędzy postaciami, pomiędzy którymi nie ma ani krzty chemii. Niezależnie od tego, jak potraktujemy tą drugą postać, to i tak ona na końcu będzie się chciała z nami ruchać. Oraz na dodatek praktycznie cały ten wątek jest prowadzony przez wiadomości na mesie. Więc skoro deweloperzy go wcisnęli na siłę do tej gry, no to ja też go wciskam na siłę tej recenzji. To prawda. Hey Fang, I have to tell you something. I like you. I like you. Like a lot. Like a lot. Let's fuck together. Come on, baby. Come on, let's do it. Yeah. To jest taki automatyczny znikąd to. Ej, to się pojawiło. Była jakakolwiek podbudowa do tego, czy ja to przespałem? No właśnie nie, tak się nie kojarzy, nie wiem w sumie. Nie, bo nie ma podbudowy, nie ma podbudowy. Czy to jest jakiś cichy fan, który... Ale nie było żadnej... Nie możecie czegoś takiego walnąć z dupy. Na koniec może wspomnę o stanie technicznym tej gry, bo wierzcie mi lub nie, ale jest o czym mówić. Jest to zupełnie liniowa gra, w której nie masz żadnej dynamicznej rozgrywki. Więc jestem naprawdę pod niezmiernym wrażeniem, że twórcom w jakiś sposób udało się to spieprzyć. Widziałeś to? Z tyłu? It's really... Yeah. Ej, co to było? It's the end for now. Nie widziałem tego, co to było. Po prostu się powiedział, it's really, i się cała scena skończyła. Po pierwsze, jest to kompletnie zwalony konsolowy port. Jak już wspominałem na samym początku, gra nie dostosowuje się automatycznie do rozdzielczości twojego monitora,
Ale to nie wszystko. To dopiero początek Góry Lodowej. Gra rytmiczna, która pojawia się podczas grania na instrumentach, ma kompletnie niedostosowane sterowanie do klawiatury. Ta kulka, którą trzeba łapać, białe kulki, ma jakieś jednosekundowe opóźnienie, przez co cała ta minigierka jest o wiele trudniejsza niż powinna być. Ale i tak we wszystkich segmentach rytmicznych wbiłem ponad 90%, co tylko dowodzi, że jestem kompletnym ultra gamerem. Ale nie martwcie się, jeżeli nie jesteście dobrzy w takiej gry, to i tak wasz wynik nie wpływa kompletnie na nic. Więc możecie to w zupełności olać. O fakcie, że nie możecie zmienić klawiszy sterowania w opcjach, to nawet nie będę wspominał. No właściwie to już wspomniałem. Więc zignorujcie to. Natomiast wypadałoby porozmawiać o bugach graficznych. Ale wiecie co? Nie rozmawiajmy o nich. Nie rozmawiajmy może o nich, ponieważ nie chcę, żeby ta recenzja trwała 2 godziny. W każdym razie sam fakt, że ja chyba sam wyłapałem z 5 takich bugów podczas mojej sesji z tą grą, kiedy ja w ogóle nie zwracam uwagi na te rzeczy, no to tylko pokazuje, w jakim stanie technicznym jest ta gra. Po zapowiedzi tej gry nie miałem dużych oczekiwań. Znaczy, w sumie to nie miałem żadnych, wiedziałem, że to będzie kompletny krap. Ale przynajmniej myślałem, że będzie on tak zły, że aż zabawny. Jak inne krapy, które wyszły w tym roku. Do głowy by mi nie przyszło, że ta gra nie sprosta nawet takim oczekiwaniom. A spodziewałem się, że dostanę kompletnego krapa, z którego będę mógł się pośmiać. Przynajmniej. A co dostałem? Kłam, który nie jest ani zabawny, ani nawet nudny. Ta gra po prostu mnie wnerwia. No wkurzyła mnie po prostu. No, byłem autentycznie wnerwiony podczas grania w tą grę. I to jest dosłownie pierwszy raz, kiedy takie coś mi się stało. To jest pierwszy raz, kiedy gra autentycznie mnie wnerwiła, gdy w nią grałem. Co jest dość sporym osiągnięciem, muszę przyznać. Ogólnie jak pisałem tą recenzję na początku, planowałem ją porównać ze Snoot Game, o którym wspomniałem na samym początku, tą parodią zrobioną przez 4chana, ale stwierdziłem, że no nie, co za bardzo nie ma czego porównywać. To tak jakby porównywać 5-gwiazdkową restaurację z barem dla bezdomnych, który sanepid właśnie zamyka z powodu masowego zatrucia pokarmowego u klientów. Tak szczerze, to gdybym miał wybierać pomiędzy zagraniem w tą grę jeszcze raz, a pracowaniem w Macu na kuchni za free przez jeden dzień, to wybrałbym tą drugą opcję. Ta gra jest tak zła, że musiałem zaktualizować swój system oceniania, który przygotowałem sobie wcześniej, ponieważ ona wychodziła poza skalę. Ale zanim przejdziemy do oceniania tej gry, to taki mały smaczek na koniec. Mój przyjaciel, z którym grałem w tą grę, dosłownie po jej ukończeniu zrobił improwizowaną rantę, więc miłego słuchania. Twoje podsumowanie, panie. Powiem wprost, postaram się w 5 minut zmieścić, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mhm. Powiem wprost, to jest jeden z największych trainwrecków, jaki ogrywaliśmy we dwóch i ogółem. Ta gra to jest taki śmietnik, że ja nie mogę w to uwierzyć. Spodziewałem się chociaż minimum, w miarę dobrze wykonanej animacji chociaż. Chociaż muzyki, które dałoby się posłuchać, lub nawet fabuły, której moglibyśmy się chociaż pośmiać. Nic nie było w tym wszystkim. Fabuła była głupia i nie wiadomo o niczym. Brak konsekwencji po prostu bolał mój mózg. Postacie, które pchały tą fabułę, to były największe NPC-ty świata. Po prostu miały jakąś cechę, że coś tam lubi i tyle tak naprawdę. Nic, po prostu nic te postacie, żadnej osobowości, żadnego niczego, żadnych poglądów i tyle. Jezu, muzyka to był, nie wiem, te ambience tak nie pasowały momentami, że to aż było przerażające. A wokalistka po prostu fałszowała przez cały czas. Każda piosenka mi się nie podobała. To było właśnie powtarzanie jednego zdania w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. A animacja to jest po prostu porażka najczystszej postaci. Ja nie mogę, nawet najgorzej zanimowane anime japońskie lepiej wyglądają niż to coś. Naprawdę, tyle problemów i bugów, że nie wierzę po prostu, co ja widziałem. Okropna gra, ogółem nie jest warta nawet złotówki. Jeżeli miałem oceniać tą grę, oceniać tak szczerze, no to nie, niektórzy mówią pewnie, by powiedzieli 2 na 10, 3 na 10, 1 na 10. Ja wiernie zacytuję pewnego youtubera o ksywie Bartek GM. Po prostu dam tutaj pierdolone 0. I'm in the best band in the world. Who? Us? No. Definitely. What's going on? The power went out. Oh. Czyli jednak anon skopał oświetlenie. Oh god.
Do you think it's the meteor? Nie zauważę! Teraz jest poparł! I kind of feel bad for them. Dobre, 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 to ci Simon wyszło?